Proszę Państwa, zanim, zanim o przedsiębiorczości społecznej w województwie zachodniopomorskim, to pytanie usłyszałem, że i też widziałem w programie konferencji, że wśród uczestników są i przedstawiciele organizacji pozarządowych i nauczyciele. To najpierw pytanie, kto jest nauczycielką, nauczycielem, jakby ktoś… Aha. A organizacje pozarządowe? Ręka do góry. Aha. Dziękuję bardzo. E... Proszę Państwa, przedsiębiorczość społeczna, rola i znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Kilka wyjaśnień dotyczących tytułu. Przede wszystkim, zazwyczaj mówimy o ekonomii społecznej, tutaj jest użyte sformułowanie: przedsiębiorczość społeczna. W województwie zachodnio-pomorskim doszliśmy do wniosku, że Przedsiębiorczość lepiej oddaje znaczenie tak naprawdę tych przedsięwzięć i tego obszaru. Nie mówimy o modelach teoretycznych, nie mówimy o badaniach, tylko mówimy o konkretnych działaniach praktycznych i najlepiej, jeżeli one będą działy się jak najbardziej lokalnie. A więc mówimy o lokalnych przedsięwzięciach, a więc nie mówimy o wolontariacie, a mówimy o zarabianiu pieniędzy. No i wreszcie rozwój. Uważamy, że przedsiębiorczość społeczna nie jest elementem nie jest elementem kosztów, bo bardzo często na politykę społeczną myślimy poprzez pryzmat kosztów. Nie mówimy o kosztach, tylko mówimy o inwestowaniu i mówimy o aktywizowaniu poprzez pracę. W tym roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przeprowadził, przeprowadził kampanię społeczną, którą, której hasłem było zysk inwestowany w pracę. A więc kilka słów o tym. Przez ostatnie trzy lata Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wspólnie z, z partnerami prowadził badania, diagnozę, których celem było opracowanie takiego dokumentu, który przyniosłem ze sobą. Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie to jest dokument, który zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej powinien powstać w każdym województwie. Wieloletni Regionalny Plan Działań na Rzecz Promocji i Powszechnienia Ekonomii Społecznej, tak poetycko. To zostało określone w kapresie i taki plan został też przyjęty w województwie zachodniopomorskim. Najpierw tak, takie ogólne informacje, ale oczywiście nie będę Państwu opowiadał ile mamy gmin ile powiatu w województwie zachodniopomorskim. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na dwa parametry. Pierwszy to obszar, a drugie to liczba ludności. Dlaczego akurat warto zwrócić uwagę na te dwa parametry? Proszę zobaczyć. Jeżeli chodzi o obszar, jesteśmy na piątym miejscu w Polsce, jesteśmy piątym pod względem obszaru województwem w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę ludności, gęstość zaludnienia, jesteśmy na trzynastym miejscu, na trzynastym miejscu w Polsce. Jakie z tego wnioski? To, że jesteśmy, mamy tereny, w których w powiecie choszczeńskim na przykład, gdzie gęstość, gęstość zaludnienia to jest 10 osób na kilometr no kwadratowy. Oczywiście Szczecin jest, ta, ta gęstość zaludnienia jest naj, najwyższa, ale jakie to powoduje, jakie to ma skutki? Ci, którzy są nauczycielami, to wiedzą, jakie to ma skutki w swoich szkołach albo w likwidacji tych szkół. Samorządy mają olbrzymi problem, żeby. Zbudować racjonalną sieć szkół, dlatego że trzeba dowozić, dowozić dzieciaki z, z wielu miejscowości. Państwo pewnie znacie szkoły, w których dzieci dowożone są z kilkunastu miejscowości. I pytanie, jak budować kapitał w takiej społeczności. Pytanie, jak budować edukację w takiej społeczności. A więc to jest na pewno wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć. Pytanie też, jak Prowadzić ekonomizację w, w, przy takiej gęstości zaludnienia, trudno tutaj mówić o kiedyś, wiecie Państwo co było największym marzeniem każdego samorządowca, wszyscy mówili o inwestorze, najlepiej żeby przyszedł ktoś z dużą walizką pieniędzy, postawił ją i powiedział tutaj wybuduję fabrykę. Dzisiaj na szczęście już coraz częściej też mówić, o, coraz częściej słuchać o tym, że nie oczekujemy inwestora z zewnątrz, tylko sami chcemy być inwestorem, czyli chcemy tak gospodarować, żeby móc wypracowywać, wypracowywać stanowiska pracy dzięki własnej polityce. Kolejna mapka, powiaty o niekorzystnej sytuacji spo społecznej. Co to znaczy? To znaczy, że mamy tam... Niską przedsiębiorczość, duży odsetek osób o niskim poziomie wykształcenia i niski poziom inwestycji. W województwie zachodniopomorskim szczególnie za zła sytuacja jest w trzech powiatach: Świdwińskim, Białgarskim i drawskim. Rodziny korzystające z pomocy społecznej. Tutaj szczególnie źle wygląda sytuacja w powiatach Pyrzyckim, Łubezkim i Koszalińskim. To, co charakteryzuje województwo zachodnio z czym myślę, że większość osób kojarzy województwo zachodniopomorskie, jeżeli chodzi o problemy w zakresie polityki społecznej, to jest liczba miejscowości popegerowskich, o tym za chwilę będę mówił, ale zobaczmy jeszcze na aktywność i tą aktywność mierzoną w dwóch parametrach. Pierwsze to jest liczba, liczba podmiotów gospodarczych, a druga to jest taka aktywność społeczna Liczba podmiotów trzeciego sektora. Dlaczego to jest ważne? No dla ekonomii społecznej, dla przedsiębiorczości społecznej, oczywiście, oba te parametry są szalenie istotne. Bez takiej aktywności społecznej nie da zbudować się przedsiębiorczości społecznej. To jest absolutnie podstawa. Jeżeli chcemy zachęcać mieszkańców do aktywnego działania, aktywnego budowania swojej przedsiębiorczości, to pierwsze, co musimy zrobić, to zaktywizować ich społecznie. Mówimy o działaniach pro-gospodarczych, pro-zatrudnieniowych, to zawsze zaczynamy od reintegracji społecznej, czyli najpierw muszę sprawić, że chcę zmienić coś w swoim życiu i w swoim najbliższym otoczeniu. A do tego potrzebne są organizacje pozarządowe i cieszę się, cieszę się, że dziś też organizacje pozarządowe są z nami, dlatego że one bardzo często są motorem napędowym zmian, szczególnie w tych małych społecznościach. Proszę zobaczyć, tam gdzie nie ma organizacji pozarządowych, tam bardzo często jest stagnacja, a są wciąż jeszcze miejscowości w województwie zachodniopomorskim, gdzie organizacje pozarządowe są dwie. Kto wie jakie? Jedna nazywa się Ochotnicza Straż Pożarna, a druga to jest klub sportowy. I to są jedyne osie aktywności... Na wielu terenach, na wielu terenach wiejskich, a więc też no to pokazuje skalę wyzwań, przed którymi stoimy. Na terenie województwa zachodniopomorskiego pomorskiego jest około pięciu tysięcy organizacji pozarządowych, a w Szczecinie ile? Dwa tysiące. Dwa tysiące z pięciu tysięcy organizacji pozarządowych, to jest sam szczecin. Oczywiście Koszalin jest drugim centrum, jeżeli chodzi o liczbę organizacji pozarządowych, więc proszę wyobrazić sobie, jak ta sytuacja wygląda na terenach. Wiejskich. Jest bardzo dużo do zrobienia przed nami. Jak będziemy zestawiali sobie te mapki, porównywali te obszary biedy, obszary problemowe z aktywnością gospodarczą i aktywnością w trzecim sektorze, to zobaczycie Państwo, że to się na siebie nakłada. Że tam, gdzie nie ma tej aktywności, też w trzecim sektorze, tam też jest większa bieda. Aktywność społeczna wyzwala jednak jakieś wyzwala też aktywność taką zatrudnieniową. No, widać, widać to obszary, w których jest twój nasób dobrze? Czyli jest i wysoka aktywność, taka przedsiębiorczość i, i aktywność społeczna. To jest Szczecin-Koszalin, Szczecin-Koszalin i Kołobrzeg. Natomiast gdzie jest szczególnie źle, no znowuż mamy Łobez, Świdwin. Białogard. To są takie obszary, w których dublują nam się te problemy. I jeszcze o terenach, o terenach popegerowskich. Jak Państwo myślicie, gdzie jest takie skupisko miejscowości popegerowskich na terenie województwa zachodniopomorskiego? pomorskiego No więc, problem, proszę Państwa, polega, polega na tym, że w województwie pomorskim trudno tak naprawdę wskazać, to są skoncentrowane miejsca związane z problemami, z będącymi konsekwencjami wsi popegeerowskich, PGR-ów. Dlaczego? Bo było ich tak dużo na terenie województwa zachodnio-pomorskiego. 700, 700 miejscowości związanych jest z problemem popegeerowskim, tak go, go sobie nazwijmy, a co to znaczy problem popegeerowski? Proszę sobie wyobrazić społeczność, która przez kilkadziesiąt lat miała pracę, bardzo ukierunkowaną pracę. To jest praca na przykład pod tytułem wykonywanie zadań oborowego albo traktorzysty. Przez kilkadziesiąt lat wykonywałem taką czynność, otrzymywałem, otrzymywałem wszelkiego rodzaju świadczenia. PGR zadbał o to, jak się urodziło dziecko, żeby żeby to dziecko było zaopatrzone, jak ktoś umarł, to żeby go godnie pochować. Dzieci były doważone do szkoły bonanzą i nagle to, wszystko, nagle to wszystko zostaje ucięte. Nie mamy miejsca pracy i nie mamy też kogoś, kto dałby nam jakikolwiek impuls do działań. Takich ludzi na terenie województwa zachodniopomorskiego było około 20 tysięcy. 20 tysięcy osób związanych było z pracą na terenach papugerowskich w Pegerach, przepraszam. I teraz, jeżeli dołożymy do tego jeszcze ich dzieci, ich rodziny, no to widzicie państwo skalę problemu. No to powiedzieliśmy sobie jak wygląda sytuacja w województwie pomorskim. ja spojrzę na zegarek, jeszcze nie przekroczyłem czasu, nie jest źle. To teraz jakie może być rozwiązanie? Ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna. Jak rozumiemy przedsiębiorczość społeczną? Narzędzie rozwoju loka lokalnego. Traktujemy przedsiębiorczość, spo sp przedsiębiorczość społeczną przede wszystkim jako czynnik rozwoju lokalnego. Ale co to znaczy? To znaczy, że musi się to wiązać, z lokalnymi strategiami, planami rozwoju. Ta przedsiębiorczość społeczna musi być uwzględniana w lokalnych strategiach, tak żeby stała się, stała się Taką, takim naturalnym myśleniem o aktywizacji, o myśleniu prozatrudnieniowym. Żebyś, żebyśmy nie myśleli w końcu o tym kimś, kto przyjdzie z wielką walizką pieniędzy, ale żebyśmy myśleli o swojej społeczności, o kapitale, który związany jest z ich umiejętnościami. Z czym, o czym jeszcze możemy myśleć, na przykład z walorami krajobrazowymi, które mamy w swoich miejscowościach. No w Szczecinie to brzmi trochę egzotycznie, natomiast jak pojedziemy na tereny, tereny wiejskie, no to tam mamy tak naprawdę tylko te dwie rzeczy. Mamy walory krajobrazowe i mamy pewne umiejętności dość nietypowe naszych mieszkańców. Te nietypowe umiejętności to może być na przykład strzyżenie owiec. W zeszłym miesiącu byłem w Muzeum, muzeum PGR-u w Bolegorzynie. To, co jest dumą tych ludzi, to to, że udało mi się uratować wiejską świetlicę i stworzyli tam Muzeum, muzeum PGR-u. To jest jedyne, co oni mają, jedyne, z czego są dumni i teraz zapraszają, zapraszają turystów, na tym, na tym mogą zarabiać. Pokazując to, jak żyło się w pgr i ucząc ich pewnych umiejętności, które dla mieszczucha są jakąś atrakcją, a dla nich jest, są czymś naturalnym. Proszę sobie wyobrazić, że Państwo teraz jesteście ustawieni przy tarze i będziecie prali na tarze, na przykład, albo że będziecie strzygli owce. No atrakcja? Pewnie, że atrakcja. Kryteria ekonomiczne, które mówią o tym, co to jest przedsiębiorczość społeczna. Po pierwsze, prowadzenie w sposób regularny, ciągły. Jeżeli mówimy o przedsiębiorczości, no to musimy zaplanować takie działania, które pozwolą nam generować przychód w sposób ciągły. Nie możemy, nie możemy namawiać lokalnej społeczności, żeby wygenerowała jedną imprezę, bo pytanie, co się będzie działo dalej? Oni muszą zarabiać w sposób ciągły, a więc jednym z kryteriów jest ta ciągłość działania. Musimy tak planować te działania, żeby pozwalały zarabiać ludziom przez cały rok. Po drugie, niezależność i suwerenność w stosunku do instytucji publicznych. Co jest największym problemem trzeciego sektora, szczególnie na terenach wiejskich, że jedyne źródło finansowania, które dostrzega, to jest gmina. Jeżeli gmina nie przyzna dotacji, to nie realizujemy działań, nie dostrzegamy absolutnie żadnych innych możliwości pozyskiwania środków. I to jest olbrzymi problem, bo jak tutaj mówić o niezależności, o suwerenności? A więc musimy zachęcać te organizacje pozarządowe, żeby po, po pierwsze dostrzegały możliwość samodzielnego pozyskiwania dochodu, chociażby poprzez działalność statutową odpłatną. To jest najcenniejsze, jeżeli jesteśmy w stanie sami zarabiać pieniądze. A więc działalność statutowa, odpłatna, coś, co w trzecim sektorze często jest tematem tabu dalej, że nam nie wypada zarabiać. A Pytanie, dlaczego nie, nie wypada zarabiać? To jest przecież nie wpisane w ustawę, możemy w ten sposób działać. Po drugie, to jest dywersyfikowanie źródeł finansowania tego zewnętrznego. Dzisiaj jesteśmy na konferencji, która jest finansowana z poziomu krajowego, z programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a więc to też pokazuje, że potencjał jest w tych zewnętrznych funduszach. No i wreszcie ponoszenie ryzyka ekonomicznego. No oczywiście, jeżeli mówimy o przedsiębiorczości społecznej, to ona funkcjonuje i respektuje prawa rynku, a więc tutaj po prostu musimy być konkurencyjni wobec innych podmiotów. No i zatrudnianie choćby nielicznego płatnego personelu, a więc nie wolontariat, jak zechciał na początku powiedzieć pan Dariusz Baranik, tylko mamy pracownika. Choćby on był zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale jest to pracownik, otrzymuje wynagrodzenie. Mamy kryteria społeczne, jeżeli przedsiębiorczość społeczna to oczywiście musi być ten wyraźny cel, społeczne. Jeżeli mówimy o wypracowanym zysku, to ten zysk musi być inwestowany w cele społeczne, nie może być dzielony pomiędzy członków, to jest oczywiste. Oddolny obywatelski charakter inicjatywy nie da zbudować się przedsiębiorczości społecznej z poziomu kraju czy z poziomu województwa. Po prostu się to nie uda. To musi być realizowane oddolnie, im niżej, tym lepiej. Im z niższego szczebla tym lepiej. Sami musimy dostrzec taką potrzebę Chcemy, się, chcemy, chcemy działać w organizacjach trzeciego sektora, chcemy budować spółdzielnie socjalne. No i możliwie wspólnotowy charakter działania. Dlaczego wspólnotowy charakter działania? Dlatego, że przedsiębiorczość społeczna musi być oparta o coś, co jest kluczem rozwoju. A z czym my, Polacy, mamy największy problem? A wiecie Państwo, z czym mamy największy problem? Z zaufaniem do siebie. Nie ufamy sobie. A jak można zbudować cokolwiek, jeżeli sobie nie ufamy? A więc to też pokazuje, jaka, jak długa droga przed nami, żebyśmy mogli osiągnąć realną zmianę. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło, jak czytałem badania profesora Czapińskiego, bo sobie wyobrażałem, że ten brak zaufania to jest problem mojego pokolenia i, i, i osób starszych jeszcze. Okazuje się, że nie. Wiecie, kto sobie nie ufa najbardziej? Dzisiejsi 14 16 -latkowie. Ja myślałem, że jest to związane z PRL-em, ale okazało, okazało się, że PRL tak naprawdę nas spajał, że my musieliśmy sobie ufać, bo inaczej ten system by nas zjadł. Dzisiaj nie ma takiego wyzwania, natomiast jest co innego. Są testy. Te testy wypełnia się jak? Indywidualnie. Nie trzeba ze sobą współpracować. To pokazuje, że musimy też bardzo intensywnie działać w tym obszarze społecznym. No i ograniczona dystrybucja zysków, o tym już mówiliśmy. Jak wygląda to w Unii Europejskiej? No w Unii Europejskiej przedsiębiorczość społeczna jest olbrzymim rynkiem pracy. Skąd się wzięła przedsiębiorczość społeczna, spółdzielnie socjalne, skąd do nas przyjechały? Skąd? Z Włoch, tak, właśnie, z Włoch. I proszę sobie wyobrazić, że we Włoszech ta przedsiębiorczość społeczna nie jest kojarzona, tak jak u nas, z osobami, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Bo tam na przykład są znane domy modowe, które działają w formie, uwaga, uwaga, przedsiębiorczości społecznej. To są spółdzielnie socjalne. Na tym biednym południu jedyne, co oni mieli, to mieli siebie i tak udało im się ze sobą współpracować, że wytworzyli też znane marki. Proszę zobaczyć, 6% ogółu zatrudnienia to, są, to jest przedsiębiorczość społeczna. A u nas ile procent organizacji pozarządowych zatrudnia kogokolwiek, na jakąkolwiek umowę? To zostawię Państwa z tym pytaniem. Powiem tylko, że nie jest dobrze. Nie jest dobrze, bo my ciągle mówimy, że jak organizacja pozarządowa to musimy działać wolontarystycznie. Nie możemy zarabiać pieniędzy. No dobrze. Ale jeżeli ktoś w tej organizacji pozarządowej, ona ma działać prężniej, potrzebujemy takiej obsady na pełen etat, no to trzeba się bogato żenić. Różnorodność rozwiązań prawnych, a więc taka elastyczność, elastyczność prawna. Wczoraj w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej mieliśmy spotkanie z holendrami. Zadawali nam pytania, jak mogą działać tutaj, chcą aktywizować osoby niepełnosprawne, mają świetne pomysły. I rozmawialiśmy, jakie mają możliwości. I mówiliśmy, jakie ograniczenia stwarza nasz system prawny. I oni trzy razy dopytywali, czy dobrze zrozumieli, czy to rzeczywiście jest tak, że prawo zabrania im działać w sposób racjonalny. Chciałbym jeszcze powiedzieć o, tym, o misji, którą sobie wpisaliśmy: Pomoże zachodniem miejscem kreowania pozytywnej energii społecznej. Bardzo często na terenach, na terenach popęgerowskich jedyne co zostało, to jeszcze została, co możemy zrobić, to zbudować energię społeczną tak, żeby ludzie zechcieli zmienić swoje życie. Są takie miejsca, które wytworzyły już własną cywilizację. Oni funkcjonują całkowicie poza takim życiem społecznym, które, które dla nas jest naturalne, normalne. Wytworzyli swoje normy, funkcjonują naprawdę w zupełnie innej rzeczywistości. I wiecie, co jest najgorsze? Że traktują to jako normę już, że dla nich to jest naturalne. Jeżeli państwo wchodzicie do domu, w którym dziadek nie pracuje, ojciec nie pracuje, syn nie pracuje, jak są wnuki, to one jak się przedstawiają? Proszę sobie wyobrazić 17-latka, który mówi: Mam na imię Michał, jestem wieloletnim bezrobotnym. Jak jesteś wieloletnim bezrobotnym, jak masz 17 lat? No ale jak ojciec się przedstawia w sytuacji takiej oficjalnej, to zawsze tak o sobie mówi. Więc Michał, jak się przedstawia, to też tak o sobie mówi. Bo to wydaje mi się, że jak się rozmawia z oficjalnie, to tak trzeba o sobie powiedzieć. Co jest ważne? Połączenie, połączenie trzech takich trybików. Potrzebujemy aktywnej edukacji budującej energię, budującej zaufanie, budującej kompetencje społeczne i kompetencje kluczowe. Potrzebujemy pracy, która da samodzielność rodzinie, i najlepiej, jeżeli ta praca będzie w zasięgu godziny dojazdu od miejscowości zamieszkania, bo o tym nie mówiłem, ale jeszcze mamy takie obszary wykluczone komunikacyjnie, gdzie bardzo dużo czasu trzeba poświęcić, żeby dojechać, dojechać do miejsca, gdzie może być praca. No i wreszcie partnerstwo, współpraca, kreatywna wspólnota. Lokalna. To są trzy elementy, które pozwolą nam się rozwijać. My bardzo dużo w ostatniej perspektywie finansowej mówiliśmy, mówiliśmy o kapitale ludzkim. Jak Państwo gdziekolwiek wchodziliście, to widzieliście plakaty, <laughs> program operacyjny: kapitał ludzki, człowiek, najlepsza inwestycja. To prawda, człowiek jest najlepszą inwestycją. Musimy budować kapitał ludzki, ale teraz już czas na budowanie ka kapitału jakiego? Dziękuję społecznego, a więc mamy już umiejętności indywidualne, teraz pora budować umiejętności społeczne, żeby łączyć umiejętności i kompetencje poszczególnych osób, żebyśmy nie, nie, nie byli społeczeństwem zdolnym do wykonywania wyspecjalizowanych prac w fabrykach, tylko żebyśmy sami te fabryki czy miejsca pracy budowali. To jest ta różnica, kapitał społeczny. Dlaczego podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorczość społeczna? No mamy takie trzy możliwości wydatkowania też środków publicznych. To jest ważne dla nas jako dla administracji, dla samorządu. Możemy zlecać, zlecać wykonywanie zadań podmiotom komercyjnym, podmiotom ekonomii społecznej i możemy to robić poprzez własne jednostki. Zawsze mamy taki wybór. Jeżeli zlecamy to podmiotom komercyjnym, to mówimy będzie to wykonywane profesjonalnie, ale zawsze, co będzie najważniejsze dla przedsiębiorcy, Zysk, a więc będzie chciał maksymalnie ograniczyć zyski, by maksymalnie zwiększyć zysk. Bardzo często czytamy też w prasie, jak się to kończy. Jeżeli będziemy w stanie zbudować przedsiębiorczość społeczną, przedsiębiorstwa społeczne, które będą w stanie działać profesjonalnie, to będziemy mieli profesjonalne usługi, w których głównych które będą realizowane przez ludzi, dla których głównym celem nie jest maksymalizacja zysku, bo tam nie ma maksymalizacji zysku. Tam jest cel. Społeczny. No i dlaczego jednostki organizacyjne? No, oczywiście, plus jest taki, że profesjonalnie, ale mówiliśmy o tym systemie prawnym. Administracja zawsze będzie działała w sposób wyznaczony przez prawo, tak, od kropki do kropki. Tutaj elastyczność działania jest dość mocno ograniczona, więc okazuje się, że ten środkowy wariant jest bardzo, bardzo racjonalny, też efektywny po prostu. To już pominę, priorytety oraz kierunki interwencji, które zostały wyznaczone w tym dokumencie. Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie. Co chcemy zrobić, żeby ta przedsiębiorczość społeczna w regionie była rozwinięta? Promocja i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej. To, co możemy zrobić jako samorząd województwa, wspólnie z partnerami, to upowszechniać to, edukować. I takie działania są prowadzone. Są prowadzone kampanie społeczne, są prowadzone działania edukacyjne, i one są adresowane. Zarówno do samorządów terytorialnych, do jednostek pomocy społecznej, bo to jest nasz główny partner dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ale również oczywiście ważne są działania skierowane do uczniów. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być akurat na tej konferencji, na której są również nauczyciele, organizacje pozarządowe. To jest oczywiście bardzo ważny partner w budowaniu przedsiębiorczości społecznej. Bardzo się cieszę, że Państwo. Zechcieliście poświęcić sobotę przedświąteczną, żeby dzisiaj przyjść i rozmawiać o ekonomii społecznej. Zwiększanie udziału podmiotów w przedsiębiorczości społecznej w gospodarce regionu. Co tutaj możemy robić? Państwo pewnie słyszeliście o klauzulach społecznych. To są klauzule, które mówią, że możemy preferować w zamówieniach publicznych podmioty ekonomii społecznej. Ustawa mówi, że to muszą być podmioty, które zatrudniają przynajmniej w połowie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Teraz nie będę rozwijał tej definicji osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, tylko jaki jest problem, my zrobiliśmy takie spotkanie z tymi podmiotami dotyczące klauzul społecznych w urzędzie marszałkowskim. Problem jest taki, że nie ma podmiotów ekonomii społecznej, które moglibyśmy zdefiniować na podstawie ustawy, które byłyby w stanie skonsumować zamówienia publiczne tak dużego urzędu. Bo nie są w stanie stanąć do przetargu e, powyżej 14 tysięcy euro. Dlaczego? Bo tam trzeba na przykład kupić materiały. Pierwsze pytanie było takie, czy będzie zaliczka. A kto nam da nawadium? A więc musimy budować potencjał tych organizacji. Jedyne, co nam się udało ustalić, to to, że mogą startować w, tych, e, w rozeznaniu rynku do zamówień poniżej 14 tysięcy. Euro. A więc to pokazuje, jak daleka droga przed nami. Koleżanki, które wróciły niedawno z Niemiec, przywiozły, pokazały e, takie domy opieki powiedzmy dla osób starszych, e, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe, które rocznie obracają kwotami rzędu 5 milionów euro na przykład. Budowanie partnerstwa i systemu dialogu społecznego na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Bardzo ważne zadanie, które sobie postawiliśmy, które już się dzieje w województwie. Na szczęście mamy bardzo dobrych partnerów w postaci ośrodków wspierania ekonomii społecznej. Są cztery takie ośrodki w województwie zachodniopomorskim i one budują subregionalne partnerstwa zachęcają inne podmioty do działań na rzecz ekonomii społecznej, bo tutaj oczywiście potrzebujemy takiego szerokiego partnerstwa właśnie działań związanych z edukacją, działań samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek pomocy społecznej. I takie partnerstwa są też budowane. Chciałem Państwu pokazać jeszcze kilka przykładów dobrej praktyki z województwa zachodniopomorskiego. Bardzo często jak mówimy o przedsiębiorczości społecznej, zamykamy oczy, to widzimy tylko tych bezdomnych. To nie jest tak. Przedsiębiorczość społeczna to są też olbrzymie przedsięwzięcia. E, powiem Państwu też o, e, o spółdzielni socjalnej założonej na przykład przez osoby zagrożone pod tytułem absolwenci filozofii. Ja jestem politologiem i to mam wpisane na dyplomie, że jestem magistrem nauk społecznych. Mam nadzieję, że koledzy filozofowie się nie, nie, nie obrażą. E, co to jest za zdjęcie? Wolin. Wolin. Chciałem o tym powiedzieć w ogóle jako przykład, potem jeszcze adwocem. No jak, jakie mamy skojarzenia z Wolinem? Kto pamięta, że Wolinie jest muzeum archeologiczne? Kto jedzie do Wolina w celu innym niż udział w festiwalu albo skorzystanie z zajęć w Skansenie? Nikt. Wolin tak naprawdę kojarzy nam się teraz. Głównie ze stowarzyszeniem. Gdybyśmy, e, e, gdyby stowarzyszenie nie podjęło tej inicjatywy, Wolin byłby zapomnianą miejscowością, przez którą byśmy teraz nawet nie przyjeżdżali, bo jest obwodnica, tak? Więc mot, z mostu byśmy co, co najwyżej zamachali. Koniec, nie ma wolina. To pokazuje, jaki jest olbrzymi potencjał w przedsiębiorczości społecznej. To jest Przykład przedsiębiorczości społecznej. Stowarzyszenie w tym roku otrzymało nagrodę Marszałka Województwa pomorskiego za promowanie właśnie przedsiębiorczości społecznej. To jest przykład akurat też taki terenowy, spółdzielni socjalnej Totem, która wymyśliła sobie, że będą żyli z zajęć survivalowych dla, dla dzieciaków. Dzisiaj dzieci, które są trzymane pod takim fenomenalnym kloszem w domu, my te są trzy razy, Moja koleżanka się śmieje, że jak mój syn dotknie psa, to trzy razy później musi umyć ręce. A oni mówią, a weźmiemy wasze dzieci, zabierzemy do lasu i niech sobie śpią w szałasie. I zarabiają na tym pieniądze. Okazuje się, że, że można. Zorganizowali też takie, właśnie dla takich rodziców jak ja pewnie, że dziecko mogło spać w szałasie na zamku. Czyli pobudowali szałasy w salach na zamku, i tam dzieciaki miały takie warsztaty serwiwalowe. No nie wpadłbym na to. W bardzo, bardzo fajny pomysł. Są kreatywni ludzie. Najnowszy przykład związany z przedsiębiorczością społeczną. Państwo wiecie, co to jest? Zakład aktywności zawodowej. Zakład aktywności zawodowej to jest miejsce, gdzie pracują osoby niepełnosprawne. Tutaj niepełnosprawne intelektualnie. 127 osób znajdzie. Znajdzie pracę, już znalazło pracę. Koszt tego przedsięwzięcia to jest uwaga, uwaga, 16 milionów złotych. Kto jest organizatorem? Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, czyli organizacja pozarządowa. Można? Można. Zazwyczaj organizacja pozarządowa kojarzy nam się z przychodem rocznie, daj Boże, rzędu 30 tysięcy złotych. Tutaj jest przedsięwzięcie za 16 milionów złotych, oczywiście sfinansowane głównie ze środków publicznych, ale to oni zrobili. To oni zbudowali ten montaż finansowy, z Regionalnego Programu Operacyjnego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, e, z, ze środków trzech samorządów terytorialnych i oczywiście ze środków własnych. To pokazuje, jaki potencjał jest w organizacjach pozarządowych. No i coś, od czego się zaczęło. Wioski tematyczne. E, wioski tematyczne. E, Proszę sobie wyobrazić miejscowości, miejscowość, do której nie ma nawet dobrej drogi dojazdowej. Jak tam jechałem, zastanawiałem się, czy samochód dojedzie ze mną w jednym kawałku. E, która nie ma e, e, rzeki i która nie ma jeziora. Jaka tam jest atrakcja? Pola i las. No rzeczywiście. Atrakcja niesamowita, jedyna w swoim rodzaju. Oni wymyślili, że oni tam zbudują co? Miasteczko hobbitów. Proszę sobie wyobrazić człowieka, który idzie do wsi popęgajowskiej, spotyka się z dorosłymi ludźmi i mówi im, a teraz będziecie przebierali się, zakrasnali i będziecie z tego żyli. Przebierają się, zakrasnali i z tego żyją. Rozbudowali to oczywiście, mają, uratowali szkołę. A więc to pokazuje, jak można. To wszystko zbudowali mieszkańcy tej miejscowości. Na wszystkim zarabiają. Pierwsze, co no, jak jedziemy, zatrzymają samochód, i pierwsze, co usłyszałem, to co? Opłata za parking. No i tak sobie myślę, ale gdzie ten parking? Ale później sobie myślę, oni nie zrobili tego, żeby sprawiać mi przyjemność, tylko żeby zarabiać pieniądze. A że ja jeszcze będę czerpał z tego przyjemność. To jest świetne powiązanie. Teraz mówimy o czymś takim, co. Pan doktor Wacław idziak nazywa przemysłem doznań. Trudno teraz wymyślić jakąś nową usługę, prawda? Wszystko mamy. Wszystko zostało wymyślone. Ale za co płacimy? Płacimy na przykład wielkie pieniądze za smaki dzieciństwa albo za zabawy dzieciństwa. Oni na tym zarabiają pieniądze. Za tym, że ktoś. Moja mama pewnie, gdyby usiadła i mogła ubić masło, przypomniałaby sobie dzieciństwo. Ja bym zjadł taki chleb z pieca, przypomniałbym sobie smak z dzieciństwa i jesteśmy w stanie zapłacić na to naprawdę duże pieniądze, bo nikt inny tego nam nie da. Trzeba jechać wiele kilometrów, żeby czegoś takiego doznać. Proszę Państwa, przedsiębiorczość społeczna w województwie zachodnio-pomorskim jest szansą na, na rozwój. I ta szansa będzie zrealizowana, jeżeli będziemy w stanie budować partnerstwa, jeżeli będziemy działali razem. Jeżeli będziemy działali międzysektorowo, do czego bardzo Państwa zachęcam. Z przyjemnością będę dzisiaj słuchał też o przedsiębiorczości uczniowskiej, bo bez przedsiębiorczości uczniowskiej, jeżeli nie będziemy mieli pewnych nawyków przedsiębiorczych, budowanych już od małego, to trudno później będzie Wacławowi Dziakowi zachęcało, będzie trudno mu zachęcać mieszkańców, żeby przebierali się, zakrasnali. I na tym bardzo, i na tym zarabiali. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin już. Kowalski, Panie Dyrektorze, bardzo dziękujemy.